Chciałbym pogratulować organizacji tej ogólnopolskiej konferencji na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi. Myślę, że jest to jak najbardziej aktualna tematyka i ona wpisuje się w to, co dzisiaj jest bardzo modne, a więc ten ogólnie nazywany zrównoważony rozwój, o który chcemy zadbać. To, że tak jak pan dziekan powiedział, jest to tematyka wielowątkowa, no a również i budząca wiele dyskusji. Stąd myślę, że właśnie tutaj, w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, jest to doskonałe miejsce do tego, aby można wymieniać swoje opinie, żeby ścierały się poglądy na ten temat, żeby można przedstawić swoje argumenty po to, żeby wypracować pewien kompromis, który mógłby oczywiście zadowalać wszystkie zainteresowane strony. Myślę, że jest to też taka okazja może do stworzenia czegoś, co byśmy nazwali nawet taką platformą porozumienia między leśnikami, drzewiarzami, no i tymi środowiskami ekologicznymi, bo przecież to jest też bardzo istotne. Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej jest ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku. Trwale zrównoważona gospodarka leśna, działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości wszystkich ważnych, ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów. Obecnie obowiązująca koncepcja lasu wielofunkcyjnego wymaga zachowania kompromisu pomiędzy zadaniami gospodarczymi, ochronnymi i społecznymi. W Polsce od roku 1945 stale wzrasta powierzchnia lasów i wskaźnik lesistości. Największą dynamikę zmian wystąpiła w latach 1945-1967. Przyrost powierzchni lasów o 28%. Z 6,5 miliona hektarów do 8,3 miliona hektarów. Spowodowało to zwiększenie lesistości w tym okresie z 20,7% do 26,4%. W kolejnych latach wzrost następował z mniejszą dynamiką. Aktualnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9,1 miliona hektarów, to są dane na 1 stycznia 2010 roku, co powoduje wzrost wskaźnika lesistości kraju do 29,1%. Według najbardziej aktualnych danych wiemy, że ta lesistość jest już notowana na poziomie 29,2%. Ogólne zasady planowania i użytkowania, czyli wyznaczania wielkości użytkowania, określa ustawa o lasach i rozporządzenie ministra środowiska w brzmieniu w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzania i uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji. Dla lasów państwowych te zasady zostały uszczegółowione w instrukcjach urządzania lasu znowelizowanej i podpisanej niedawno przez pana dyrektora generalnego w 2011 roku. A w lasach prywatnych te zasady uściśla specyfikacja istotnych warunków zamówienia na etapie organizowania przetargów na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu. Możliwości użytkowania, czyli wielkość użytkowania wyznacza tak zwany etat użytkowania, zwany inaczej etatem cięć, traktowany jako maksymalna ilość drewna do pozyskania w okresie realizacji planu, który historycznie u nas wynosi 10 lat. I ten etat użytkowania, czyli etat cięć, to jest suma użytkowania rębnego, czyli drzewostanów dojrzałych i użytkowania przedrębnego. Przepraszam, że tak mówię, bo patologicznie, ale jeden z uczestników zadawał mi tu pytanie, czy wycinanie z rębów powoduje zmniejszenie lesistości, więc czasami te terminy trzeba po prostu dla szerszego ogółu przybliżać.
Jednostką obszarową, dla którego wyznacza się ten etat cięć, w przypadku lasów państwowych jest nadleśnictwo, a w przypadku lasów niepaństwowych obręb ewidencyjny, czyli wieś. Warto podkreślić, że dla lasów niepaństwowych planowanie urządzeniowe to okresowe planowanie urządzeniowe organizuje starosta. Jeśli chcemy wyznaczyć etat dla większych jednostek, takich jak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, województwo czy obszar całego kraju, to następuje to wprost przez prostą agregację danych z tych planów urządzania czy uproszczonych planów urządzania w toku tak zwanego procesu aktualizacji. Prognoza natomiast zasobów, tworzona również przez Biuro Urządzania Lasu między innymi, jest prowadzona na podstawie zaktualizowanego na daną datę stanu lasu oraz planowanych i empirycznych wskaźników intensywności użytkowania. Całość tych problemów związanych z określaniem tej wielkości użytkowania podzieliłbym na trzy grupy. To są takie grupy techniczno-metodyczne, odnoszące się już do samej technicznej metodyki wyznaczania wielkości etatu użytkowania, problemy prawne związane z obowiązującym prawem i organizacyjno-społeczne odnoszące się do szerszego kontekstu wyznaczania etatu cięć w lasach. Przejdźmy do tego użytkowania rębnego, czyli użytkowania drzewostanów dojrzałych podczas okresowego planu, sporządzania okresowego planu urządzania lasu. Podstawą wyznaczania tego użytkowania, etatu użytkowania rębnego jest wstępny podział na gospodarstwa, gospodarstwo wielofunkcyjne lasów ochronnych, gospodarstwo specjalne, gospodarstwo lasów wielofunkcyjnych. Nie będę rozszerzał tej takiej technicznej strony podejścia, ale nauka wypracowała i praktyka odpowiednie formułkowe wyliczenia tutaj wyznaczania wielkości tego etatu, tak żeby zachować tę ideę ciągłości, trwałości lasu i wyznaczyć określoną wielkość na podstawie tam etatu liczonego z ostatniej klasy wieku, z dwóch ostatnich klas wieku, tak zwanego zrównania średniego wieku. To są wszystko te pomocnicze, jakby formułkowe metody wyznaczania tej wielkości użytkowania rębnego. Istotne są potrzeby hodowlane i ochronne oraz możliwość lokalizacji cięć. To jest niezwykle istotne, dlatego że ten wyliczoną wielkość w tysiącach metrów sześciennych trzeba jeszcze według określonych reguł przy zachowaniu wielkości zrębów, nawrotu, prawda, cięć, mieć możliwość zlokalizowania. Duża presja środowisk ekologicznych, które są zorganizowane, dodatkowo wspieranych, prawda, instytucjonalnie przez kręgi związane z nowo utworzoną administracją, jakim są regionalne dyrekcje ochrony środowiska, które raczej mentalnie jako swój cel stawiają jakby obronę tych interesów ekologicznych. Natomiast brak jest zorganizowanej reprezentacji przemysłu drzewnego. Tam nie ma tej grupy interesariuszy jako grupy zorganizowanej, zabierającej publicznie i stanowczo, prawda, głos. To jest poważny mankament, na który szczególnie zwracam uwagę reprezentantom przemysłu drzewnego. W odbiorze społecznym ta problematyka jest dość trudna, techniczna, etat z ostatniej klasy wieku, zrównania średniego wieku, to jest trudna problematyka, wobec tego to jest też przyczyna tej nierównej reprezentacji. Poza tym brak jest wizji. Wizję kształtowania tego etatu, na to patrzymy tylko z punktu widzenia danego nadleśnictwa, brak jest szerszego kontekstu. Przykład Puszcza Białowieska, proszę Państwa, przykład tej presji. Zostały tam stworzone plany zadań ochronnych zgodnie z wymogami prawa i w ślad za tym plany urządzania lasu. Wyłączono 25 tysięcy hektarów z 52 tysięcy zarządzanych przez Lasy Państwowe jako te obszary, prawda, chronione. Zaprojektowano zadania i gdybyśmy tam planowali normalny etat gospodarczy, taki nieuwzględniający planu zadań ochronnych, to on by wynosił 220 tysięcy. Ten spójny, zgodny z prawem, zatwierdzony z pozytywną opinią RDOŚ-ą wynosi 107 tysięcy metrów sześciennych i minister nie chce też go przyjąć, bo środowiska ekologiczne tam rzuciły, prawda, hasło,
i poprzedni minister środowiska, że ten etat powinien wynosić 30 i 48,5 tysiąca metrów sześciennych dla całej Puszczy Białowieskiej. Jak zróżnicujemy to, to okazuje się, że w stosunku do tego możliwego do realizacji etatu, to jest rocznie 167, czyli 1 600 000, prawie 1,5 miliona metrów sześciennych. To jest taki wynik presji i tego, że Puszcza Białowieska została poświęcona już głównie tym celom ekologicznym. Czy dobrze, czy źle, z tym nie dyskutuję. Ważnym elementem w ogóle jakby informacji o lasach, na podstawie której powinniśmy kształtować politykę użytkowania zasobów, to jest ta aktualizacja i teraz prowadzona od już w drugim cyklu wielkoobszarowa inwentaryzacja prowadzona przez Biuro Urządzania na zlecenie Lasów Państwowych. Pierwszy cykl był w latach 2005-2009. Jesteśmy w drugim roku drugiego cyklu, czyli drugi raz jakby wchodzimy na te same powierzchnie i mamy za przyczyną tej inwentaryzacji mnóstwo ciekawych, dodatkowych informacji. Mamy przede wszystkim informacje o lasach niepaństwowych, o których dotąd całej zagregowanej informacji nie mieliśmy. Możemy określać taki bardzo ważny element jak rzeczywisty przyrost bieżący drzewostanów, bo jeśli drugi raz po 5 latach pomierzymy, to będziemy mieli przyrost, ważny element taki strategiczny. Wielkość pozyskania w lasach niepaństwowych na podstawie ilości pniaków stwierdzonych na pomiarowych powierzchniach. Prognozy tworzone są w aktualnie opracowywanym w Biurze Urządzania Banku Danych o lasach. Będą one mogły być wykonywane w zasadzie dla dowolnego obszaru kraju. I poglądowo, jeśli nałożymy, proszę Państwa, na poszczególne cykle zasobność poszczególnych klas wieku, to od 1967 roku proszę zwrócić uwagę, jak rosła zasobność. Aktualny układ klas wieku jest następujący. Dominacja tych klas wieku. Zwróćmy na to uwagę. Opracowało biuro prognozę, z której wynika, że w roku 2030 ten układ klas wieku będzie następujący, a IWL kiedyś opracował prognozę, jak będzie to w roku 2050. Proszę bardzo, w wyniku normalnego użytkowania i takiego układu klas wieku w roku 2050 będziemy mieli nawet 9. klasę wieku, czyli drzewostany 180-letnie w takiej ilości. No nie sposób, patrząc na to, odejść od wniosku, że trzeba opracować pewną strategię gospodarowania zasobami. Jeżeli chodzi o pozycję albo znaczenie tego sektora, no to spójrzmy może na te liczby dotyczące liczby zatrudnionych i wielkości obrotu, dlatego że to w jakiś sposób trzeba też przełożyć na to, jakie jest znaczenie ma ta branża drzewna później dla naszego kraju. Jeżeli chodzi o Polskę, na 3 miliony zatrudnionych w przemyśle, jak z tego tu wynika, około 350 tysięcy osób pracuje lub związanych jest z branżami wykorzystującymi surowiec drzewny. Biorąc pod uwagę, że te zakłady są lokalizowane blisko bazy surowcowej, a zatem mają duże znaczenie dla lokalnych rynków pracy, nie można jakby uciekać od rozpatrywania i analizy w aspekcie nawet społecznym tej branży. Często mówi się o energochłonności funkcjonowania różnych branż, patrz przemysł stalowy, przemysł metalowy, tak zwane przemysły energochłonne. No, nie da się ukryć, że wyprodukowanie celulozy i papieru nie jest związane z niskim zużyciem energii, jest to duże zużycie energii. Jeżeli chodzi o produkcję drewna i wyrobów z drewna, chciałbym zwrócić uwagę, że tu przemysł płytowy w mocnym zakresie waży, ale produkcja mebli, na którą składa się już w zakresie surowców drzewnych, wykorzystanie tych 80%, w 80% tych materiałów płytowych jest związane już z bardzo niską energochłonnością. Mówiąc zatem o zrównoważonym rozwoju, chcielibyśmy też zwrócić uwagę na to, że ten zrównoważony rozwój może być rozpatrywany w różnym aspekcie, nie tylko wykorzystania surowców odnawialnych, ale także wykorzystania nośników energii. To jest na dłuższą dyskusję. Maciek Remuszko, prowadzę Tartak Swimwood Gelbach. Dopiero tutaj w dwóch ostatnich prezentacjach została poruszona
często marginalizowana funkcja społeczna lasów, jaką są miejsca pracy. Proszę Państwa, moim zdaniem to jest ważniejsza funkcja społeczna niż las jako miejsce na spacer. Pamiętajmy, że lasy, leśnictwo to jest dopiero początek łańcucha całego przetwórstwa drewna, transportu drewna i wszystkiego z tym związanego. Każde 82 metry pozyskiwane w lesie to jest jedno miejsce pracy. I bardzo często jest to miejsce pracy w miejscach w regionach, w których nie ma żadnego innego wyboru. W związku z czym, jeżeli mówimy o milionie metrów pozyskiwanych w lesie, to jest około 12 tysięcy miejsc pracy, a ponieważ jest to w regionach, gdzie nie ma innego wyboru, to mówimy o 12 tysiącach rodzin. Dlatego tutaj prośba również do wszystkich kolegów z przemysłu drzewnego, żeby wszędzie lokalnie udzielać się na tych komisjach gospodarczych przy planach urządzania lasu. Taki aspekt, że każde 82 metry to jest jedno miejsce pracy, poruszy wszystkich, również ekologów. I na koniec jeszcze prośba również do kolegów leśników. Proszę bardzo o informowanie kolegów z przemysłu drzewnego, gdzie i kiedy takie KTG się odbywa. Bo często takiej informacji nie ma. Ona jest gdzieś tam dostępna na stronie internetowej, ale gdyby ktoś zadzwonił, to byłoby lepiej.